Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. W kolejnym odcinku Speedrena 6.0 zapraszam 10 minut na partię, tłumaczę ruchy. Zakres rankingu już jest dosyć wysoki, więc te partie na pewno mają więcej logicznych takich planów. E4, no i w takim wypadku, a może G6, obrona nowoczesna. Rzadko w zasadzie grywamy na tym poziomie ten debiut, więc. Na tym poziomie rankingowym, oczywiście, no więc spróbujmy. Zobaczymy, jak przeciwnicy będą się tutaj zapatrywać, jak będą reagować. Goniec G7 z atakiem. No i mamy F4, ruch agresywny. Można spróbować zagrać od razu D5. 100%, że przeciwnik przepcha, co będzie najlepsze białymi. A w sumie, a dlaczego by nie? Może troszeczkę ta pozycja będzie bardziej zamknięta, bardziej ciekawa. I tu zagramy od razu C5. Podpowiem, że bicie jest całkiem niezłe. W tym wypadku skoczek może podążać, ale zbije od razu na D4, żeby ten pionek na D4 wisiał, to znaczy wisiał w takim sensie, żeby nie był podparty żadnym innym pionkiem. No i skoczkiem zaatakuje tutaj. No i od razu goniec G4. Jeżeli mi się uda to wybić, to przeciwnik będzie musiał wybić pionkiem, będzie miał fatalne pionki na linii F Goniec E2 raczej będzie dobre. No i przede wszystkim to bierze się z tego, że po prostu atakuje skoczka i atakuje tutaj pionka. Więc staram się już przeciwnikowi problemy jakieś tutaj stwarzać. Goniec zagrał sobie na B5. To oznacza, że będzie chciał mi tego skoczka sprzątnąć. Hetman B6 z atakiem, z atakiem, z obroną. Jak nastąpi bicie, no to właśnie się zastanawiam, czy nie bić tym, czy pionkiem. Ja zwolennikiem jestem, żeby bić pionkiem, ale pionkiem raczej może być gorsze, żeby nie zamykać sobie linii C. Teraz planem będzie zagranie skoczek H6. Skoczek H6, żeby mieć opcję szybkiej roszady. Tutaj przez F6 można też grać, próbować rozbijać centrum. Ale jeszcze się wstrzymam. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Jeżeli nie właśnie H3, no to wymieniam tego skoczka od razu i wskakuję na F5 z atakiem. Tutaj przeciwnik wieżał prawdopodobnie to zbije. Momencik, ja jak zagram tutaj, to on zagra mnie od razu tutaj. Hetman b w takim układzie. Nie, Hetman b nie mogę. Ehm, chwilunia. Tutaj przeciwnik całkiem sensownie pograł. Zrobimy roszadę w takim wypadku, żeby zagrać przez F6 w takim, w, takim, w, taki, w takim układzie. Przez F6 i tutaj F6, i próbujemy to wybić. Jeżeli przeciwnik wybije, to super. Odbijamy to pionkiem. Jest atak. Ok, i wybijamy. I w centrum się troszeczkę zrobi nam luźniej. Jeżeli tak nastąpi. Takie bicie, no to możemy zagrać po prostu E6, wzmocnić punkt F5, obronić D5, ale też myślę, że po tym biciu chyba D4 wchodzi. Ale no właśnie, zobaczcie, co się dzieje. Przeciwnik od razu tutaj zaczął um, otwierać linię, więc tutaj wybicie Hetman wybija. E6 trzeba będzie zagrać, ale zanim E6, to może teraz. To może teraz, bo jak on wybije, to my wybijemy wieżą a będziemy mieli otwartą linię. Wydaje mi się, że pozycja, o, ta wymiana jest dla nas super. Słaby skoczek za dobrego gońca, czemu nie? No i teraz myślę, że Hetman B6 będzie miało znowu dużo sensu z atakiem tutaj, z atakiem tutaj. Centrum, fajne białe pionki na białych polach, a to jest strata tempa. Wybijamy od razu, Hetman musi wybić i Hetman B6 z atakiem na dwa pionki. Jeżeli Hetman F2 atak raczej nastąpi, to wtedy wieża F8. Hetman D2 nie może, więc jeden z pionków będzie wisiał. Będzie do wzięcia. No i słuchajcie, prosta sprawa, co nie? Bardzo prosta rzecz. Tutaj też nie można tak, bo zawsze mam bicie z szachem i wieża F8, więc się niczego nie boimy. Goniec jest świetny. Pionki czarne na czarnych polach, gdzie goniec będzie mógł to atakować. Zobaczcie, co on robi. To jest pomyłka, bo tutaj już mogę dać szacha. Mogę chyba zagrać tu. Też chyba ze zdobyciem materiału. Takie bicie odchodzę, bicie tu, bicie zdobywam materiał. Pytanie, czy to nie jest lepsze? Jeszcze się zastanawiam nad wieżą F8. On będzie musiał zagrać tak, że F8 nie zaszkodzi, bo Hetman jeszcze tutaj broni. No to podstawił, no to, no to podstawił. To nie widział. To zobaczcie, wieża F8 jeszcze fajnie zadziałała. E, tutaj partia była gładko wygrana, mimo wszystko. E, I poszło to bardzo fajnie. Więc też zobaczcie, jak można zamknięte pozycje fajnie sobie grywać. Przepraszam, na mocniej. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. B3. B3. No dobra, to gramy E5 do centrum i skoczek C6 z obroną. Tutaj jest E3. Przeciwnik będzie planował grać gońcem, więc dajmy mu tę możliwość. Wyprowadzę szybko skoczka. Jeżeli goniec B5, to jest taki bardzo ciekawy ruch, goniec D6 przed pionkiem. Wbrew trochę regułom, ale ten ruch bardzo fajnie działa i na 7 z obroną. Będę chciał grać E4. Bicie, bicie i bicie pionkiem z D, żeby tego końca mieć już swobodnego. Jest taki ruch, dobra, bicie wchodzi w grę. E4 wchodzi w grę. Tutaj będzie mi chciał atakować. Nie, no chyba tak. Skoczek odejdzie na d2, robimy roszadę i jeżeli nastąpi roszada, to chyba jest cyknięcie na h2. Jeszcze cyknięcia na h2 nie ma. Tu zagramy sobie b6, żeby nie było tego ruchu. Czekamy na jego roszadę z niecierpliwością. Hetman c2 z atakiem tutaj jasne i skoczek wyjdzie pewnie na c3, znając życie. Więc będzie tutaj atak mocny, ale zagramy sobie gońcem. Potem też C5 możemy sobie wrzucić i myślę, że będzie bardzo dobrze. I gońcem będziemy mocniej tego pionka bronić. Zawsze gońca można tu przestawić. Czekamy też na decyzję, czy będzie krótka roszada, czy długa roszada. Jeżeli nastąpi długa, możliwe że ruch C5. Okej. Okay. Mam pewien pomysł, on tutaj gra, żeby pewnie zagrać tak, to wzmocnijmy a6, żeby nie było takiego ruchu, bo planuję sobie c5, żeby skoczek tu nie wskoczył. i teraz gramy c5. No właśnie, od razu c5 i skoczka nie ma na b5. Po wszelakich wymianach to się fajnie upraszcza. Cyk, cyk, wiadomo, zdwojone pionki, tam może nastąpić ruch b5, skoczek tu nie wchodzi, bo jest wymiana, a więc wygląda to chyba dobrze paragońców czarne według mojej oceny nie mają żadnych problemów po debiucie i to jest bardzo ważne żeby takowych problemów nie mieć. Dzisiaj słuchajcie herbatka. Herbatka owocowa, więc lecimy sobie z herbatką owocową. No dobrze, ehm, no cóż, mi się pozycja bardzo podoba. Wszystko mamy fajnie ułożone. Białymi nie chciałbym grać takiej pozycji. To jest troszkę ciasno. Oczywiście to jest też fakt taki, że Kwestia wykorzystania tego e, to jest druga kwestia, oczywiście. E, no właśnie, jest ruch B5. No, i jak tutaj bicie, to pewnie tutaj można, pewnie wybić. No dobra, myślę, że zagrajmy sobie gońcem na G6. Bo czasem jest ruch F3, on będzie już będzie już podparty. Więc taki ruch troszeczkę wyczekujący. Zobaczcie, on jeszcze się waha z roszadą. E, może ruch A4 być całkiem sensowny w jego wypadku. Ja tego pionka po prostu zatrzymam. Może przepcham. Chociaż nie, niech on sobie tu na razie stoi. Przepraszam, lekki katar. Ok. i pytanie, czy nie mam takiej strzałki. On zbije, ja zbiję. On zagra tu prawdopodobnie. Ja tu, on tu. Dobra, ciemno idę. Idę w ciemno. Taki ruch według mnie jest dobry. Goniec fajnie podpiera pionka. Tu trzeba zaatakować szybko, czyli klasyczne uderzenie na H2. Żeby już zamieszać. No i skoczek tutaj, jak odejdzie tam, no to Hetman tutaj i tu musi być wygrana. Musi, po prostu musi, bo jeszcze wieża wchodzi do gry w przyszłości. Lecz to posunięcie też jest ciekawe. Nie wiem, czy taki ruch nie działa. Bicie skoczka, dużo poświęceń. Tak, on odejdzie tu. Tu, on z powrotem, nie mogę mu pozwolić tam wyjść. Jeszcze raz, tutaj. Możliwe, że tak. A w ogóle po takim ruchu, możliwe, że też takie posunięcie istnieje. Żeby obronić skoczka. Dobra. Zastanówmy się najpierw nad tym. On tak, no to tutaj po tym ruchu będzie bardzo dobrze według mnie. Bicie w przelocie, tak. Bicie w przelocie to Hetman będzie wisiał. Dobra. Tutaj, jeszcze raz, tu. Ewentualnie tu. Tym skoczkiem, lub tutaj, dobra. Eee, raczej tym. Czyli tak, tu, tu. Hmm, czy my coś tutaj mamy? Eee, jeszcze szkoda, że nie mam tu wieży, bo bym mógł zagrać tak i odbić, ale nie, przecież skoczek wisi chwila. Może po prostu trzeba grać. Tak, potem tak, on zbije, tu poświęcenie, on zbije i tu mat. Zagrajmy h5. Podeprzejmy skoczka. Król jest wyciągnięty na spacer nieco. Tu się dobrze broni. Grozi na przykład taki ruch. Grozi chyba taki ruch w ogóle. Jak zbicie, to tu poświęcenie według mnie będzie świetne. On zbije i mat, będzie piękny. To widzę z daleka. Możliwe, że zagra tak, wierzą, ale mi bardziej tutaj chodziło o to, żeby tego króla tutaj zostawić w centrum, figura mniej, ale mam chyba proste zagrania. Jeszcze taki ruch istnieje, ale po tym ruchu mogę zagrać tutaj i już tu bicie nie będzie groziło, yy, a król może mieć ogromny problem. No właśnie, chyba mamy go. Czasem właśnie w atakach trzeba zachować troszkę spokoju, zagrać dokładny, Asekurujący ruch, nie od razu jakiś tam ruch, że... O, atakujemy szach i wszystko wygrywa. Do końca to tak nie działa. Poczekajcie, teraz tak. Tutaj, 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 tutaj mata nie ma, więc muszę chyba tu. Tak, chyba tu jest najprostsza groźba teraz. Okej, okay, i bicie w przelocie. Zobaczcie, wisi Hetman i król ma też problem. Możliwe, że on nie zauważy i Hetmanem zagra tutaj. Jak zagra tu Hetmanem. A, tak zagrałeś, sprytnie. Yy, chyba mam taką możliwość, ale on mi walnie tu. A jednak muszę mu zwrócić honor. Zagrał dosyć sprytnie. Mm, czekajcie, a jak y, zrobię taki ruch z szachem, on mi zbije Hetmana. Ja tutaj on odbije i ja tam. To mnie tutaj cyrdolnie. Jeszcze mam taki ruch oczywiście. Jak on zbije, to problemy z głowy, bo bije Hetmana. Tak, on zagra tu. I chyba pach nie, bo on odbije Hetmanem. Ajajaj. Myślałem, że już cię mam przeciwniku, drogi. Może w ogóle tak trzeba odejść. Bo może w ogóle tutaj odejść z atakiem na Hetmana. Tutaj tu. Możliwe, że tak trzeba zagrać. O i no właśnie to jeszcze nie jest takie do końca jasne, jak widać. Czy ja tutaj nie popełniłem gafy? Może tak trzeba było grać? On tu. Aż sobie zobaczę to jeszcze. Yy, teraz troszkę za szybko. Teraz tak, jak bym zagrał tu, on tu ja mam szacha. Jak on zbija, to mat, a jak odchodzi, to tu i tu. Ojej, no dobra, ale poszło jak poszło. Tutaj grozi mi mat. Teraz tak. Szach może nastąpić. Król pójdzie tu. Dobra. Szacha jednego trzeba dać. F6 się obronię. Chyba, że skoczek na F4. Ale to wtedy i tak gram tutaj. On wieżą wejdzie. No, taka pozycja jest. Niezbyt dobra chyba dla mnie. Jeszcze po tym ruchu możliwe, że tak trzeba będzie zagrać i tutaj grozić. Odszedł jednak. Okej. Okay. Posunięcie w 6 szybciutko. Jak skoczek by się ruszył, to tam jest matna H2, ale gość ogarnia temat. To chyba tutaj muszę zagrać i już będziesz możliwy szach z odsłony. E, tak, tylko że on mi tutaj zagra. Kurczę, ale się dzieje. A może w ogóle tak zagrać? Skoczek odejdzie. Hmm. A może tu? Chyba tak. Chyba tak, bo grozi jakieś tam odejście z szachem. Tutaj to mam bicie tu. Nie, to mam bicie w ogóle z szachem. O, skoczek odbija z szachem i zachowuje Hetmana. Goniec się przydał. No, popełnił błąd. Przeciwnik. Zagrasz tak, to jeszcze mam szacha wtrąconego. No tak, tu się sypie. Aż jestem ciekawy tej partii. Muszę z silnikiem zobaczyć, czy tam była obrona. Przepraszam. Najmocniej. No, też się podpalił gościu i za szybko zagrał. No, te ataki są bardzo ciekawe. Zwykle są skuteczne, no ale sprawdzimy. No, jeżeli atakujemy, to tak jak widać na załączonym obrazku według mojej oceny, trzeba próbować stwarzać cały czas przeciwnikowi jakieś problemy, jakieś groźby. Stąd się wziął ruch koniec F5. No cóż, co, taki ruch może być zagrany, ale to wtedy tu strzałka. Aktualnie tu, no właśnie jest zagrany tu strzałka. No on nie może pójść tu, bo dostanie strzałkę tu, więc musi pójść tutaj. A jak król jest tutaj, no to też świetnie. O, no to strzałeczka i figura zdobyta. Ciężko taki ruch zagrać królem. A wtedy G5 i tu jeszcze były opcje, ale w ogóle mega skomplikowane to wszystko było. Dobra, musiał odbić król i chyba taki ruch. Zobaczcie, nawet hetman się nie musiał ruszyć. Odbijam sobie wieżę. Wiem, że zagrałem za szybko. Możliwe, że taki ruch działał, ale tu, tu, tu. A, to chyba daje mata w jednym ruchu. W dwóch. Na H2 i na E2. I na E2. Ciekawy mat wyszedł. Muszę zobaczyć tę partię koniecznie. Jak to się toczyło? No dobra, pierwsze ruchy są ok. Teoretyczne. E4 tu należy grać szybko. No dobra, Hetman na 7 ale też jest w porządku. Bicie jest złe, tu odbicie. No mam dobrą grę. Bicie, tu przepchanie. Tak. Goniec G4, świetny ruch. Wow. W ogóle tego pod uwagę nie wziąłem. Myślałem, że to jest jakaś teoria. Hetman będzie musiał zejść na złą pozycję. Poszła ruszada, cały czas jest przewaga czarnych. B6 można było zagrać od razu C5, no ale tak nie poszło. Tak, tutaj obrona, goniec jest OK. A 3. Tak, poszedł ruch B4 to takie ludzkie zagranie mocno. Um, skoczek na G4, żeby wlatywać Hetmanem od razu, nawet bez ruszady. To ciekawe. No ale poszło tak, bicie, bicie, przepchanie, duży błąd. Dlaczego błąd? Aha. Bo skoczek na G4. Ten skoczek świetnie by się plasował też na E5 i tutaj. Ciekawe plany na pewno. I on zagrał Roszadę. I uwaga, widzi na H2, jest dobre. Jest dobre. Tak, tak, tak. I zagrałem tutaj. A zobaczcie, Hetman D6 jednak działało. No dobra, co jest po tym ruchu? Nie widziałem mata w 5. Wow, tak. I H5. Jak tak, to co? To na G6? Wow, jaki piękny mat by był. Z poświęceniem dwóch figur. To by było piękne. Jednakże po tym ruchu i, i po Hetmanie jest jeszcze ruch F4, ale tu z szachem. No i wygrywam szybko materiał. Wow, to było prostsze niż się wydawało, słuchajcie. A jednak zagrałem H5, ale nadal jest przewaga czarnych. Skoczek wleciał. Hetman G5, dobrze. F4. To, co mówiłem, H4 najlepsze. E tutaj, tutaj, e tutaj, tutaj, tutaj. I skoczek G4 z prostą groźbą, znowu. Ja Cię gwizdź. I wygrana partia. Nawet jak tak, to tu pokazuję. Tak, H3 z potężnymi groźbami z koniec partii. No cóż, a to, co ja zagrałem, czyli w tym momencie bicie w przelocie, nie daje już przewagi czarnym. Tak, to jest równa pozycja według silnika. Bierze E3, każe grać. Tutaj, no skomplikowane rzeczy. Tak, nie no, ale kto by takie ruchy znalazł? Nie ja. tak. Y Poszło tak, tak. Hetman wrócił. Plus 1, już tutaj. Białe są na fali. Szach nastąpił i to jest błąd. Skoczek F4 powinien zagrać. Właśnie, bo ten skoczek świetnie broni i tutaj jeszcze atakuje, wchodzi wieża. Nie sądziłem, że aż tak źle się u mnie dzieje. Jednak królem zagrał. Minus 06 F6, wieża. A i goniec w 5 najlepsze znalezienie. No, fajne, fajna pozycja, no, my, też błędy z mojej strony, jak najbardziej. Tak, i tu skoczek, no i tutaj już dało radę. Tu już dało radę. Mat 15, słuchajcie. A w tym momencie w dwóch. No dobra, e, wyszło dobrze na szczęście, ale myślę, że partia ciekawa, to najważniejsze. Dużo się działo, lecimy sobie z kolejną. No niech będzie znowu obrona nowoczesna. Już jesteśmy przy temacie. No dobra, skoczek F3, czyli normalnie i tutaj posunięcie D6. Goniec C4, jest takie posunięcie. Po tym ruchu można grać C6 z planem B5. E6 też taki domek można na pewno ustawić. Niech będzie ruch C6. Hetman E2 się grywa, tam jakiś B5. No są fajne takie komplikacje ciekawe. Skoczek od razu mi atakuje pionka. To nie jest dobry ruch. Mogę zagrać od razu D5. Mogę zagrać E6. Co lepsze? Chyba D5 jest najlepsze. Mi się wydaje. No bo on za szybko chce atakować. No i to jest właśnie gra na kontra. Jeżeli hetman na F3 to jest też skoczek F6 z ładną obroną. Skoczek stoi fatalnie. Goniec raczej odejdzie. I tak skoczek F6 gramy sobie i mamy dobrą grę. Skoczek F6. Nie musimy grać H6, bo skoczek i tak wróci, bo on tutaj stoi źle. Znaczy, nie musimy od razu grać oczywiście. Jest atak, dobra. No i robimy po prostu roszadę. I pozycja nabiera normalnej chyba normalnego charakteru. Tyle, że białe straciły tempo, co jest fajne. Goniec F4. No to skoczek C6 normalnie. Jeszcze sprowokuję przeciwnika i zagram taki ruch, żeby był f3. Wtedy sobie wrócę, haszę się. Chociaż, co on tutaj gra? Tu nie działa, bo on wróci, chociaż to też jest ciekawe. Możliwe, że tak. Zagrajmy tak. Sprowokujmy go do ruchu f3. No i goniec f5. Ten ruch nie działa kompletnie, bo jest wieża c8. Może być ruch G4, wtedy on się bardzo osłabia i na to liczę. Wrócę sobie tutaj po prostu. Czysta prowokacja. No i teraz już można próbować grać A6, skoczek wróci, skoczek H5 z planem ataku na pionka D4. Zobaczcie, w nowoczesnej przeciwnicy się znowu gubią. Znaczy tutaj gość zagrał. No źle zagrał, co nie? Za szybko chciał atakować. Jednak tak poszło. Dobra, wracamy gońcem. On już widzi, że to nie działa. Co? No to traci figurę, no bo on zbije tutaj. No i to jest strata figury. Hetman A5, dzień dobry. No jak się nie zrobi roszadę, to takie kwiatki, yy, takie kwiatki wychodzą. Sam się gość tutaj rozłożył tak naprawdę na łopatki. No jak długa, no to na A2 można zbić. No wisi tutaj. To nie wiem podstawia wszystko, co można, co nie, bardzo prosto, no to mat, nic prostszego. No nie wiem, no mało wymagający przeciwnik, jak widać. Lecimy dalej. No dobra, ruch E4, przeciwnik już tam pod, pod 2000 podbija. Ciekawy jestem, jak to nastąpi dalej. Ok, mamy ruch E5. Skoczek F3. No i będziemy do D4 dążyć. Zobaczymy, jak się to wszystko też rozwinie na tym poziomie. D4. No tutaj bicie nastąpi na pewno. I koniec C4. I teraz kwestia, co zagra przeciwnik. Skoczek F6 raczej najlepsze. Zagramy sobie E5. Okej, okay, goniec zagrąd, to ja lubię bardzo ruch C3, bo jeżeli jest bicie, to ja lubię sobie tam zbić. To nie do końca jest jakiś tam, że, czy wariant, że już białe wygrywają, bo nie. Ale to jest na pewno na zaskoczenie ciekawe. No C3 to od razu chcemy. Dobra, przeciwnik reaguje dobrze. Gramy E5. Jeżeli taki ruch nastąpi, to mam od razu strzałkę. Mam D5 po drodze, ale to już są fajne pozycje. Jak już E5 się nam udało zagrać, to jest spoko. Tak, D5 się gra e, i tutaj tak trzeba chyba zagrać. Jeszcze się zastanawiam, czy tutaj nie zbić. On zbije tu, tu, to do końca chyba najlepsze też nie jest, bo tutaj się czarne jakoś tam ciekawie chyba bronią. E, dobrze, goniec B5 ze związaniem oczywiście. I tam skoczek zagra tu raczej. Albo tak, no to zbijemy. No i teraz to już ma sens. A, bo skoczek A 4 jeszcze lepsze. E, więc bicie jest tutaj, goniec da szacha i skoczek D2. O, nawet nie. Okej, okay, no to szybka roszada. F2 bronimy. Gość gra dobrze. Te pozycję. Naprawdę dobrze. No i teraz tak, goniec G4 m, może nastąpić. H3 mi się marzy chyba. Przepraszam, najmocniej. Jeżeli właśnie on nie zagrał gońcem, to H3 myślę, że jest w porządku. Głównie chodzi o to, żeby nie było tego ruchu. Tam przez F6. No i czarne też mają grę całkiem OK teraz grozi taki ruch ciekawy to są ciekawe pułapeczki trzeba uważać chyba trzeba wrócić spokojnie na e2 jeżeli tu aha tutaj też mogę bo jak on zbije tutaj to ja zbijam wszystko do końca biję tu i atakuję gońca więc to też taka moja mała prowokacja pułapeczka ale już widać no zawodnik tutaj pograł bardzo dobrze skoczek c3 czekamy na wybicie Wybicie, wybicie, wybicie. No i okej. Okay. Możemy grać te pozycję. Goniec będzie zamknięty. Co? Podstawiłem pionka. To teraz ja zagrałem jak bambucel. Bo już nie działa to, bo on otwiera sobie Hetmana. Dobra, goniec G5. Ła, podstawiłem. Znaczy nie, no, 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 na szczęście nie do końca. Yy, bo skoczek może zbić, a na szczęście tu. O jajku. <gry> Widzicie? I wystarczy kilka y, precyzyjnych ruchów i ja już mam ciężką grę. Pytanie czy nie tutaj? E, tutaj, 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 tutaj. E, nie no, tutaj trzeba zbić. Tam będzie bicie z szachem tu i tu. No i mam ciężką grę, słuchajcie. Mam ciężką grę. Mam ciężką grę. Gość ładnie wyszedł z debiutu. Bardzo ładnie. No i to jest wzór do tego, jak grać to czarnymi. No bicie oczywiście nastąpi. Tu mi strzeli pionka. Wtedy ja będę musiał chyba wybić tu i zostanę w ogóle bez pionka, więc pytanie jest takie. Tu jeszcze zagrałeś? Muszę uciekać. No właśnie. I tutaj się robią problemy, problemy, problemy. Będę latał bez pionka. Pionek jest do wzięcia. O, coś tam pograłem nie tak. Wiecie co? No muszę grać bez pionka. Nie mam wyjścia. No jakby jeszcze tutaj zbił, to jeszcze można by było, o, można powalczyć, bo jak mi weźmie tego, ja zagram tu i wezmę tego. No to teraz powiedzmy jeszcze... Nawet tak pograł, ciekawe. A tu nie mogę? Nie mogę. Wow. Tu nadal mam pionka mniej, co nie? A, A tu, tu, tu. No nie, to też nie działa. Mogę dać szach, ale mój skoczek się stamtąd nie wydostanie. Tutaj szach, tu. Chyba tutaj jakieś akcje trzeba zagrać. No szacha trzeba dać tutaj. I wrócić od razu tu. Chyba, że zagra na H8. No ale nie zagrał. Jeżeli tak, to tak. Liczę na jakieś tam osłabienia pól w, czy w obozie przeciwnika. No i ten punkt jest słaby. H6 z jego strony może być mocne. Trzeba będzie wieża B1. No cierpię bez pianka, słuchajcie. Różnopolowe gońce. I cierpimy. No ładnie, ładnie, ładnie tutaj e, szacun, szacun przeciwnikowi, no i tutaj muszę zagrać, no i tam na szczęście odbije coś tam naruszę w jego strukturze, tyle, że on może wrócić, ja tutaj, on mnie zamknie, a i nawet i tak zagrał, lepiej jeszcze, wow, no dobra, muszę, tak, on zagra tu, ja zagram tutaj, tak nie działa, bo tam, Jeszcze lepiej zagrał. Ale mnie zaskakuje cały czas ruchami. Tutaj, no i tego nie ruszę. Wow. Dobra, nie mam wyjścia. A to ja mam bardzo złą grę. Muszę zachować wieżę. Muszę wejść tam koniecznie. Dwa pionki mniej. Tu będzie słabość. Muszę królem szybko zejść. Chyba, że on zagra tak, no to wtedy jeszcze zdążę tam go przytrzymać leciutko leciutko. I przejść tutaj. Ojej, pozycja jest. Y, ciężka. <laughs> ciężka bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę chwalę gościa. Tu już widać, że. Co? A tego ruchu to nie rozumiem. Tu chcesz zagrać bronić, ale ja mam wieża tutaj. I tu atakuję. Więc. Y, o. Mikro nadzieja się po, y, pojawiła, bo teraz mogę F4 wieża D4 bez sensu. F4 F5 król zawsze zejdzie, gońca sobie zamknął atakuje pionka on tego pionka nie obroni, jednego wybije no właśnie nie no, pionka wziąć muszę no i teraz jak tak zagrasz, to ja mam taki ruch i tutaj cały czas trzymam i tak jeżeli tu, to skrobne kolejnego no dobra, więc teraz żyjemy prawdzie ten pionek A4 jest dobry. No i F4 szybko i F5. Koniecznie tu otwierać kolejna wieża do akcji. Nie ruszając wieży mogę wejść wieżo do akcji. Goniec tędy. Tu będzie chciał grać. Jasne. Dobra, F5 szybkie. No i teraz pytanie, czy. <laughs> tutaj jest posunięcie. Aj! Niebezpieczne nie widział. Nadal może tam zagrać. Pytanie, czy nie tutaj. Tutaj, tu. No tak, on tu zagra, co nie? I przesłoni mi. Całe życie moje przesłoni. Po tym ruchu przegrywam. Bo tutaj młynek się pojawia i nie wiadomo co z gońcem zrobić. Właśnie. A tu byłem trochę bez wyjścia chyba. Chociaż nie, tam, tam też nie mogłem. Aj Krzysztof no nonszalancja. No Tutaj yy, poczekajcie, tu. Jeżeli tu i tu. A nie, to on się tam zawsze zasłoni. Hmm. Niedobrze. Tam ucieknę, to tu mi zagra z szachem, tu odbiję, będę bez jakości latał, czyli też przegrana. Oj, oj, oj no za szybko pograłem, będzie porażka. 5 za szybko. Królem trzeba było zejść. No tak. Ten goniec zrobił się potworem. Czy ja mam tu F6? F6. Hmm. Król pójdzie tu i tak nic nie mam. Tak, tak. Achem. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Jeszcze jakby tych dwóch pionków nie było. Dobra, to takie gadanie. F6 tutaj. No dobra, F6 próbujemy. Tak, tak. Jak Król zbije, to tu. Jakaś nadzieja, ale to w sumie na nic. No F6. Odszedł nawet tutaj. O to ciekawe. E, to jest Very ciekawe. Bał się tutaj tego, tyle że ja tego nie wykorzystam niestety. Hmm. Tutaj, tutaj i nic dobrego mnie nie będzie czekało w tej pozycji. Hmm. No tak, zbić. <laughs> No niestety nic tu ciekawego nie ma. Też nie mogę. Nigdzie nie mogę. Król, no właśnie, brakuje tego tempa. Hmm. Co zbić tutaj? Jakaś rozpacz. Tak? No dobra, jakaś rozpacz musi być. No tak, chociaż i zejdę królem, ale on wtedy wróci i też mnie ogra. No dobra, no jak zbiję, no to mam przegraną, bo jeszcze jest nadzieja na to. Tu. A to jak w... No dobra, to nie ma nadziei na nic już. Nie ma nadziei na nic. Wieża D, D6. Nie zagrałeś tam, ale to nie szkodzi, tak wygrywasz. No tak, on może chce tutaj Dobra, zagram tak, bo może on będzie chciał iść pod pionka. Ja spróbuję jakiegoś mata mu wcisnąć, ale nie, no nie da się mata tu wcisnąć. Tak, po prostu zagra. Co mógł zrobić już wcześniej. Dobra, no to jest porażka, porażka. Ładnie zagrał gość. No muszę przyznać, że ładnie, a jednak próbuję tutaj mi wcisnąć jakiegoś mata. Tyle, że nie ma tylko. Zaraz, 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 zaraz. Chwila. No ale tu ja też nie mam możliwości mu zaaplikowania a, żadnej pułapki. Dobra, spróbujemy tak. Jakiś szach, potem szach, on tu. No nic nie ma, niestety, ale może jakiś taki ruch, jakiś wieczny szach się uda. O, może jakaś taka opcja. A jak zagram tu. Tak, zagram, on tu, ja tu. On wtedy tak i ucieknie. Tak, więc tu musisz zagrać. G3 wtedy. O, będzie opcja. I G3 z opcją wiecznego szacha. Jeżeli tak, a to będzie najlepsze dla niego. Jakiś tam ruch, tak. Nic nie ma. Dobra. Gość wygrywa. No ale to jest jakaś tam jedyna moja nadzieja, więc tak próbuję. No, H6. Nawet G5. G5, H6. No jasne. Jak słońce. Dobra, prowokujemy go. Tu musi zagrać. A może będzie chciał dać szacha. No niestety H4 nie mogę zagrać. Hmm. H6 po ptokach. Dał szacha. Tak. Jeszcze prowokacja do tego ruchu. Tak, to tak. Bo może sobie myśli, że jak zagra tu, a ja tu, i on tu i wymieni. No, jest prowokacja. Jest H6. Dokładnie zagrał. Niestety dla mnie. Mhm. Zresztą ja tu chyba widzę motyw pata. Tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj on odbija. A nie, bo tu jest ucieczka, nie ma motywu pata. Czekajcie, tak, jeszcze mam szach, on odejdzie. To też nic nie ma. Nie miałem czegoś wcześniej? Nie, nie miałem. Dobra. Um, tak, a to też motyw pata nie ma, niestety. Hmm, no nie ma motywu pata. <laughs> Sorka. O no dobra. Cóż mogę powiedzieć, drogi przyjacielu? No byłeś lepszy w tej partii. Nie da się ukryć. E, ładnie. Hmm. To jest to. Nic nie ma. Nic nie widzę, nic nie ma. Hmm. Hmm. To tak spróbuję. Może jakaś opcja taka, taka, nie wiem. A nie no, to bez sensu ruch. F4. To można sobie nawet tak zagrać. No wszystko już tu traci sens. Tutaj, tutaj, tak, tak. Jeszcze jedyna nadzieja to jest bicie tu, a to też nic nie daje już. No, Niestety to już nic nie daje. Może tak, jakiś motyw pata się pojawi, ale to nie. Pionki jeszcze grają. Niestety, tu jest ruch albo tutaj z powrotem. Eee. A no, ja dobra, to już mi daje matka tutaj, co nie? No ok. no dobra, poddajemy. Eee, no ładnie zagrał. Eee, muszę zobaczyć od razu przegląd partii. Jak to się podziało? Gdzie ja tam błąd popełniłem? Pierwsze ruchy są OK. Czeka 4 prawidłowo. H3 jest goniec D7. Tak tutaj. I błąd popełniłem skoczek C3 Goniec D4 wziął pionka. O no to w ogóle straszny błąd z mojej strony. E, trzeba było brać gońca i mieć parę gońców. Po prostu grać tak człowiek mądry Polak mądry po szkodzie no tutaj za dużo miał przewagi już pionków duża przewaga czarnych cały czas ładnie grał o sorry, że tak szybko przestawiam, ale tutaj nie było nic, co byłoby ciekawe żeby się uratować a tu błąd popełnił, dał szansę tak To ja błąd popełniłem. No właśnie. Tu trzeba było zejść królem, chociażby. Chociaż. I tak czarne mają lepszą pozycję. No tak, ale tu już wiadomo, gdzie był błąd. I tu chyba mata żadnego nie było. Mm, tak, tak. No tak, tu się nic nie działo. Czystą partię zagrał, po moich błędach wykorzystał. Wygranej nie ma, bo król się tutaj spokojnie też. Chowa. Nie, nic nie ma. Dobra, moi drodzy. To by było na tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.